Witam Państwa w programie Sporty Amatorskie. Dzisiaj jesteśmy w hali sportowej przy ulicy Orlej. Tutaj swoje treningi odbywa Atletyczny Klub Sportowy i z nami jest trener Jerzy Żalejko. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest historia podnoszenia ciężarów w Koszalinie? No, w Koszalinie podnoszenie ciężarów rozpoczęło się w latach 70., w połowie lat 70. Była tutaj dosyć prężna sekcja przy klubie sportowym Budowlani. No, później takie były zawirowania w latach, na początku lat 80. sekcja podupadła, bo nie było trenerów. Ja przyjechałem do Koszalina w 81 roku, w lutym. I od tego momentu musiałem od pustej sali rozpoczynać na nowo organizowanie klubu. W latach 80. no to były takie lata, wiadomo, jakiś zaczątek tej sekcji musiał powstać i tak prawdziwe wyniki rozpoczęły się już medalowe w 90. roku. Obecny prezes Wojciech Natusiewicz wtedy jako 15-latek wystartował w 90. roku na ogólnopolskiej spartakiadzie młodzieży i zdobył pierwszy medal brązowy wśród 18-latków. I od tego momentu właśnie lata 90. to jest taki róg obfitości się otworzył. Zawodnicy, no szereg zawodnicy i zawodniczki zaczęli zdobywać medale na Mistrzostwach Polski. Najpierw w tych młodszych kategoriach wiekowych, później już w juniorach i w seniorach. W 96 roku Wojciech Natusiewicz wystartował w Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie. To był taki największy sukces, jeżeli chodzi o starty w tym kwalifikowanym sporcie. A obecnie jaka jest kondycja klubu? Czy przychodzą ludzie nowi, zapisują się? Jak to wygląda? No obecnie jest troszkę trudno, bo w latach od 2000 roku ja już zawiesiłem funkcję trenera. Młodszy mój wychowanek prowadził sekcję, z tym, że no, on tak gdzieś około 2010-2011 roku wyjechał do Warszawy, do Polskiego Związku i w tej chwili jest w Warszawie i w sumie na nowo musimy tworzyć tą sekcję. No, nie mamy trenerów, którzy by chcieli się tym zająć, bo to nie jest, powiedzmy, jakiś zawód w tej chwili, który daje środki na utrzymanie, wszyscy muszą pracować. Ja jestem na emeryturze i powiedzmy i wiek i już tak za bardzo się nie chcę, ale powolutku pracujemy nad tym, żeby to odbudować. Mamy dziewczynę, która w zeszłym roku startowała na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, już były punktowane miejsca w tym roku na Mistrzostwa Polski Juniorów w kwietniu. Wystartuje pierwszy rok. Na przyszły rok już powinna być gdzieś na medalowych miejscach, chłopaka na Młodzieżowe Mistrzostwa Polski. Także to zaczyna nam się trochę rozwijać. Z dziećmi, z młodzieżą to jest trochę ciężkawo, bo jak sam... Duża konkurencja jest. Nie, jak sam... No, konkurencja właśnie. Sport jest ciężki, jak sama nazwa wskazuje. Trzeba specyficznych cech i psychicznych, i fizycznych, żeby to uprawiać, no i trzeba mieć predyspozycje. A młodzież no raczej woli te lżejsze zajęcia i teraz konkurencja jest jakichś takich mniej tych klasycznych sportów, bardziej widowiskowych. Oczywiście no, internety i inne sprawy, także jest trudno, ale spokojnie, powoli będziemy, powiedzmy, nie tak może szeroko, ale taką kadrową ekipę będziemy mieli. Powiedział Pan, że jest już Pan na emeryturze, że już nie jest Pan czynnym trenerem, ale nadal jeździ Pan na zawody, bo wiem, wyczytałem, że też Pan przywozi medale z takich mistrzostw zawodów mastersów. No, w zeszłym roku miałem jubileusz 50-lecia dźwigania jako zawodnik też. A od 91 roku startuję w Mastersach. Dotychczas, w których zawodach startowałem, od 94 roku zawsze zdobywałem medale. Mam 26 medali Mistrzostw Europy i Świata, w tym 17 złotych, kilka srebrnych i brązowych. No, startuję w tych zawodach, na ile mi finanse pozwalają, bo trudno jest
o finanse. Samorządy nie wszystkie wspierają. Mam kolegów w Polsce, gdzie samorządy pomagają, a u nas jakoś nie ma tego zrozumienia. No jest to może zachętą dla młodzieży. No, w zeszłym roku złoty medal w Montrealu. W tym roku są Mistrzostwa Europy w Holandii, Mistrzostwa Świata w Orlando. Ja mam 69 lat, ale poprzez to, że regularnie się zajmuję tym, to w sumie te ciężary, które pozwalają na wygranie na Mistrzostwach Europy czy Świata, ja robię w seriach po dwa razy, także zapas mam taki, tylko sprawa powiedzmy finansów i organizacji czasu. 69 lat, a taka kondycja to naprawdę wielkie gratulacje, bo są osoby w takim wieku, które już spędzają swoje dnie i wieczory w kapciach przed telewizorem i obrastają w tłuszcz, no bywa i tak. Pan w wieku 69 lat na przykład ile podnosi kilogramów? Jestem w stanie 110-115 podrzucić, ale na wygranie no wystarczy 100 kilogramów i to z nawiązką, nieraz tak 105 w podrzucie, w rwaniu 70 parę, ale u nas zasada w weteranach jest taka, że jeżeli chodzi o zdrowie, nie dźwigaj więcej niż musisz i to mi wystarcza, żeby wygrać. No, gdyby mnie poniosło i na przykład chciałbym bić jakieś rekordy, ale to się zemści, gdzieś się człowiek potknie, gdzieś nie tak zrobi i to nie trudno o kontuzję. Także no, wynik w granicach 110 kg to już z nawiązką. Z tym, że u nas taki współczynnik wiekowy funkcjonuje i dla mnie normalnie 110 na sztandze, jak ja miałem współczynnik wiekowy razy 1,8 z groszami, to nie jest 110, ale to jest już właściwie prawie 200 kg w przeliczeniu na realne. Także no, trzeba tu ostrożnie szafować, żeby sobie krzywdy nie zrobić, ale mówię, zapasy siły są takie i zdrowia, że... Powiedział pan też o młodzieży, że to trzeba mieć predyspozycje. Jakie dokładnie? Czy to chodzi o budowę ciała? Coś takiego, że pan jak widzi młodego zawodnika, to od razu pan widzi, że on nadaje się do tego sportu? Tak, no wbrew pozorom nie decyduje sama siła, ale powiedzmy inne cechy motoryczne, gdzie szybkość, koordynacja, bardzo dobra koordynacja ruchowa, właśnie na dynamice bazujemy i tutaj nie samą siłą się wygrywa. Mamy takie powiedzenie przewrotne, po co myśleć, jak jest siła. Można dużo silniejszego zawodnika ograć, mówiąc potocznie, techniką, taktyką i te cechy, no, proporcjonalna budowa ciała, wiadomo, że do podnoszenia ciężarów to jest potrzebne, no, możliwości rozwijania tej siły, także ale cechy psychiczne, bo co innego jest w sportach walki, jak jeden szarpnie drugiego, drugi zaczyna z nim walczyć, a tutaj jak zawodnik wychodzi do ciężaru, no to już musi być zdecydowany, że on będzie to dźwigał, bo jak się widzi to dźwiganie, to tak lekko wychodzi, ale lekko wychodzi dlatego, że ono jest zrobione szybko, dynamicznie i dokładnie technicznie, a wystarczyłby moment zawahania, a to się zaczyna robić wtedy kupa złomu i się na głowę zaczyna sypać. Także tu cechy psychiczne to są bardzo pożądane w naszym sporcie. Zaczniemy może od prostszego takiego ćwiczenia, to jest podrzut, czyli zarzut sztangi na klatkę piersiową i wybicie na wyprostowane ręce, tam na różne sposoby, jest na unik albo na nożyce sam chwyt i ustawienie zawodnika, to trzeba się ustawić tak pod sztangą mniej więcej, żeby na śródstopie środek ciężkości przypadał. Przyjmujemy taką pozycję o wyprostowanym kręgosłupie, czyli grzbiecie, chwyt na szerokość barków i rozpoczynamy w ten sposób, że najpierw prostujemy się do tej pozycji i później stąd zarzucimy. I to w przyspieszonej formie to będzie wyglądało w ten sposób. To jest na wysoko, bo na siat to jest w ten sposób. W ten
wtedy większe ciężary i samo wybicie, to jest ugięcie nóg. Do nożyc dostawiamy nogi i opuszczamy, na pomoc. Także w uproszczeniu tak wygląda podrzut. No i jako początkującego zawodnika zaproponujemy panu mniejszy ciężar. No ciężar to jest 35 kg taki rozgrzewkowy. No dobrze. To można spróbować. To jest tlenek magnezu mieszany z talkami, z różnymi specyfikami, żeby ręce nie pękały, ale żeby wilgoć wciągała. O, ustawienie troszkę do przodu jeszcze. O tak. Teraz chwyt. I tu przykucamy lekko. O, kręgosłup bardziej prosty. O, i teraz proszę spróbować swoim sposobem na klatkę piersiową zarzucić z przytupem. Hop. No to jest taka... Nie no, wycisnąć to będzie raczej kłopot. Proszę, opuszczamy. To jest forma taka statyczna. Jak zauważył pan, my to robimy dynamicznie. My naprowadzamy sztangę na udo. I właśnie dynamika. Poderwanie w odpowiednim momencie, nadanie przyspieszenia sztangi. Przy zarzucie 1,6 metra na sekundę nawet przyspieszenia się nadaje. Przy rwaniu do 2. I to wygląda, niech pan spróbuje tak trochę szybciej. Przytupem. Ale z przytupem. Dobra, i na pomoc, bo samą górę to nie. A teraz ja, jak, bo panu nogi panu, jak to się mówi, zostają na pomości, a wbrew pozorom w ciężarach nogi dźwigają. Nie inne, tylko nogi. Najsilniejsza grupa mięśniowa. I zobacz, tutaj wolniej, a tutaj nogi się prostują i ręce się włączają. I trzeba zaznaczyć pozycję. Nie można tak, bo tu jest obciążenie takie na kręgosłup, to można sobie zrobić krzywdę. O, już jest o wiele lżej. Także kilka tysięcy powtórzeń i się dojdzie do perfekcji. Wbrew pozorom, ta technika jest dosyć skomplikowana. Taki profesor Fidelus na Akademii Wychowania Fizycznego chcieli zrobić badania. Z biomechaniki. Im się wydawało, że proste. Zarzuca sztangę, czy tam rwie. Jak się zaczęli w to wgryzać, to się okazało bardzo skomplikowane. Siatki dyfrakcyjne, cuda robili, wykresy, przyspieszenia, bo to w dynamice wszystko jest. I się okazuje, że jednak to nie jest takie proste. A to jest najważniejsze, technika. A później te cechy, dynamika i to wszystko. No i oczywiście wszędzie głowa. Taktyka jeszcze. Taktyka na zawodach to podstawa. W każdej dyscyplinie. O, można opuścić jakiś ciężar, pójść dalej z większym ciężarem niż przeciwnik. Pójdę kilogram, dwa więcej i zawodnika wyciągam na taki ciężar, z którym on już nie da sobie rady. Tutaj o, pokażę Wojtek, jak to szybko, elegancko się robi. O. To w odpowiednim momencie podeprzeć, wypchnąć, przytrzymać, zatrzymać i to jest właśnie to. I z nami jest prezes klubu, pan Wojciech Natusiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jak u pana się zaczęło z tymi ciężarami? Już jako małe dziecko pan gdzieś miał styczność z tym sportem? Zacząłem w wieku lat 13. Oczywiście, jak w przypadku większości sportowców, to była kwestia przypadku. Akurat chodziłem do szkoły, w której uczył i wieloletni trener nasz Jerzy Żalejko. No i zetknęliśmy się na zajęciach pozaszkolnych, kiedyś jeszcze to funkcjonowało jako SKS-y. Tam trochę zaczynał trener nam demonstrować, jak to wygląda. Później trafiłem tutaj, bo zaprosił mnie na to, żeby zacząć tutaj uczęszczać. I było to 31 lat temu. No i przejął pan tą pałeczkę od pana Jerzego, teraz jest pan prezesem. Jakieś ma plany pan na to, jak rozwijać ten klub, jak zachęcić ludzi młodych, żeby przychodzili do was?
No, dla nas zawsze wszelka forma promocji jest bardzo mile widziana, także dziękuję Państwu, że zainteresowaliście się naszą sekcją i tworzycie ten program. W każdej dyscyplinie, która nie jest zbyt medialna, każdy klub się boryka z problemem przyciągnięcia młodych ludzi do sportu. W tej chwili jest to jeden chyba z największych problemów, z jakimi się wszystkie kluby borykają. No, na tą chwilę staramy się zmobilizować naszych wszystkich sympatyków, znajomych ludzi, którzy wokół ciężarów w jakiś sposób się przez te lata przewinęli i próbujemy ściągnąć młodych ludzi po to, żeby spróbowali, a wielu później zostaje. Pan jako jeden z niewielu mieszkańców tutaj naszego regionu miał zaszczyt reprezentować Polskę na Igrzyskach Olimpijskich. To był Atlanta rok 96. Czy myśli pan, że realnie jest ktoś, kto na przykład z waszego klubu mógłby w przyszłości reprezentować Igrzyska Olimpijskie, czy to już jest taki wysoki level? No, trzeba zawsze wierzyć w to, że jest taka możliwość. Myślę, że zawsze jest ktoś, z którego można niejako ulepić zawodnika, ale to jest wiele lat treningu. Tak naprawdę tutaj czynników, które po drodze się pojawiają, jest tak bardzo dużo, że no, trzeba z roku na rok cały czas poprawiać swoje wyniki i walczyć o to, a to jest zbyt daleka perspektywa, żeby można było cokolwiek na razie... No, wierzę, że kiedyś w końcu się nam uda. No, ja również wierzę, bo Koszalin dawno nie miał olimpijczyka. Tutaj z panem Jerzym już chwilę porozmawialiśmy o tym sporcie. Pan Jerzy też powiedział, że nie tylko ważna jest siła, ale też inne czynniki, na przykład technika. To są ruchy, które są wykonywane na każdym treningu w nieskończoność, żeby doprowadzać je do perfekcji, bo rzeczywiście chyba to musi być wszystko co do centymetra. Dokładnie. Technika to jest jedna z bardziej kluczowych, jest jedna z ważniejszych rzeczy w ogóle w całym podnoszeniu ciężarów. Pozornie wydaje się, że siła jest tutaj kluczowym elementem, ale to jest tylko jeden z wielu czynników. To jest zawsze wypadkowa tych elementów, które są istotne. Technika jest tutaj bardzo istotna. Szybkość, dynamika, ruchomość w stawach też jest elementem, który tutaj trzeba cały czas poprawiać, bo to też jest element, który wpływa na wynik. Z nami jest zawodniczka, młoda nadzieja tego sportu, Weronika Majewska. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie tutaj trener cię by chwalił, że w przyszłości może będziesz przywoziła dla Koszalina, dla klubu medale, ale jeszcze na pewno na to poczekamy. Zacznijmy od tego, jak u ciebie się to rozpoczęło, jak trafiłaś w ogóle do tej sekcji na te treningi, czy to gdzieś zobaczyłaś w telewizji, czy ktoś ci polecił, jak to było w twoim przypadku? Od małego zawsze lubiłam sport, chodziłam na zapasy, uczęszczałam dalej do klubu, siatkówki i było tak, że trafiłam do szkoły, do internatu i brakowało mi ruchu. To poprosiłam tatę, żeby załatwił jakiegoś trenera albo czy mogę chodzić na jakąś siłownię i złożyło się, że mój tata zna takiego pana, który chodzi tutaj na treningi i po prostu zgadali się i przyszłam na pierwszy, drugi, trzeci trening i tak się zaczęło. No i spodobało ci się. Co takiego właśnie jest w tym sporcie, że nie dałaś sobie spokoju po kilku treningach, stwierdziłaś, a to nie dla mnie, tylko właśnie pokochałaś to i cały czas przychodzisz. No, na pewno lubię takie ciężkie sporty, gdzie trzeba się wysilić, gdzie trzeba jednak coś podźwigać, sprawdzić swoją wytrzymałość, tę determinację, którą dużo osób w sobie ma. No, tak. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o twój progres, tej siły, tych ciężarów podnoszonych? Jak to było na początku, kiedy przychodziłaś, a teraz już jakie zdobywasz wyniki w kilogramach? Na początku zaczynałam rwanie tak około 30 kilo, a podrzut też coś około 35-40 kg. A teraz mój na razie najwyższy rekord to było w lipcu na obozie sportowym 65 kilo na podrzut, a teraz podnoszę 53 na rwanie, gdzie zrobiłam ten rekord na zawodach. Progres jest. Ostatnio miałam kontuzję, to trochę spadły kilogramy też, ale właśnie ostatnio znowu zaczęłam chodzić więcej na treningi i cały czas jest lepiej. Chciałem się zapytać o zawody. Czy planujesz w najbliższym czasie, do czegoś się przygotowujesz, czy gdzieś będzie można ciebie dopingować?
właśnie się przygotowuję do Mistrzostw Polski, które będą w kwietniu. No to będziemy trzymać kciuki. Powiedziałaś rwanie, podrzut, to są te dwie konkurencje, które wchodzą w skład podnoszenia ciężarów. Jakbyś mogła tak naszym telewidzom w skrócie powiedzieć, czym one się od siebie różnią i dla ciebie, czy jest jakaś, którą bardziej wolisz, czy rwanie, czy podrzut? Jak mój tata mówi, jestem bardziej rwaniowcem. Rwanie polega na tym, że musimy ustawić szerzej ręce na sztandze. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, tak bardziej musiałabym pokazać, ale po prostu rwanie jest szerzej, ręce rozstawiane są na sztandze. Przy podrzucie są ręce nie mniej szeroko, tylko wężej ręce postawione. Musimy zarzucić sztangę, wstać z nią i zrobić tak zwaną górkę. Dzisiaj gościliśmy w atletycznym klubie sportowym. Jak Państwo widzą, podnoszenie ciężarów to jest sport dla każdego. Nawet tutaj wiem, że są zawodnicy po 80 roku życia i dalej uprawiają podnoszenie ciężarów. Pan Jerzy ma lat 69, więc naprawdę to wszystko budzi wielki szacunek. Cały czas też poszukiwani są młodzi adepci tego sportu, więc zachęcam również do tego, aby się zapisać. Zajęcia odbywają się w hali przy ulicy Orlej. My na koniec programu jeszcze jak zawsze zapraszamy na wyniki Koszalińskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki, a kolejny odcinek programu Sport Amatorskie już za tydzień.